Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com. Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzisiaj myślę, że pozytywne nastroje panują wśród inwestorów, no bo giełda dalej rośnie, więc wszystko, wszystko gra. Dobijamy do bardzo ważnego poziomu 2190-2200 punktów na WIG-20. To właśnie o dużych spółkach dzisiaj porozmawiamy, ale nie o całym kompleksowym WIG-20, a nie tylko o spółkach z WIG-20. Natomiast yy, konkretyzując jeszcze same poziomy oporu, które tutaj rysują się na naszym flagowym indeksie, to po poziomie 2200 punktów, czyli takim psychologicznym oporze, później mamy poziom bardzo ważny na 2257, następnie 2300, później 2348 punktów i na końcu 2390 do 2400 punktów i to jest zakres bardzo ważnej konsolidacji bo to jest konsolidacja która trwała prawie rok od 2018 roku od maja znaczy ponad rok do października grudnia 2019 później w marcu nastąpiło to mocne mocne przełamanie więc tutaj ta konsolidacja też będzie miejscem w którym rynek będzie musiał powalczyć o to żeby przetrwać i oby podążyć dalej na północ moje nastawienie na razie jest wciąż pozytywne patrząc także na rynek międzynarodowy bo Tutaj jeżeli chodzi o daXA, mamy zatrzymanie na razie na wykresie 4 widoczne tutaj na poziomie 15350. Weszliśmy z powrotem jakby w ten zakres takiej konsolidacji, ale rynek dość broni. Tutaj warto przyuważyć, że cały czas jesteśmy na tym korekcie prostej. Wprawdzie zostało to wybite, ale rynek teraz testuje już to powyżej tego wsparcia, więc na razie nie ma źle. Jeżeli rynek tutaj podąży powyżej linii trendu, którą można wyznaczyć w ten sposób, to powinniśmy mieć próbę znowu ataków na historyczne szczyty i będziemy mogli dalej wtedy podążać na północ. Natomiast giełda amerykańska wczoraj SP500, zobaczcie, tak płytka korekta, dla mnie na razie to świadczy o sile rynku i spodziewałbym się kontynuacji ruchu wzrostowego. Tutaj analogicznie takim krótkoterminowym sygnałem na SP500 byłoby wybicie tej linii. Trendu spadkowego. Jeżeli chodzi o Polskiego Złotego, dolar do Polskiego Złotego wczoraj odbił od poziomu wsparcia na 3,65. Zostało to ładnie wyciągnięte aż do poziomu 3,69,40,9,50. I tam rynek się zatrzymał. Jak dla mnie na razie jeszcze to jest tylko korekta. Wprawdzie to wybicie jest duże i ja podejrzewam, że będzie taki ruch w okolice 3,67 i tam zdecydujemy, co dalej robimy. Ale samo osłabienie polskiego złotego po takim spadku z 3,97 do 3,66 do, do taka korekta nie stanowi tutaj o jakiejś słabości, tylko bardziej po prostu o normalizacji notowań. Polskie złote dzisiaj zyskuje względem wszystkich walut, co ważne względem funta. Zareagowaliśmy na opór 521. Więc jeżeli tutaj rynek będzie kontynuował, a inaczej zabraknie siły do pokonania tego poziomu, czego na razie zakładam, to będziemy kontynuować ruch w kierunku 512. Na franku do polskiego złotego, tutaj również podobnie jak na euro, na razie stoimy w miejscu, więc polski złoty nie oddał pola aż tak dużo. Wczoraj tylko krótka korekta. Jeżeli chodzi o agro to mówiłem wczoraj na podsumowaniu sesji, więc tam serdecznie zapraszam. Dzisiaj powiemy sobie o, o kilku wybranych spółkach. Złoto, srebro bez większych zmian po dotarciu wczoraj do poziomu 1915 mamy korektę. No i na razie w tej korekcie trwamy. Srebro też musi pokazać jakiś pazur w końcu i wybicie, żeby to kontynuowało ruch wzrostowy. Na razie mamy konsolidację i przestój. Ważna jest miedź, która próbuje wybijać ponad 10 tysięcy dolarów. Więc to jest ważna informacja dlatego, że dla KGHM to będzie znacząca rzecz. Jeżeli wybijemy i będziemy kontynuować ten ruch wzrostowy w kierunku chociażby 10 300, to KGHM ma szansę znowu na wzrosty dość silne, no, zwłaszcza przy tej cenie złota i srebra, która się aktualnie utrzymuje. Więc tak to wygląda z perspektywy rynków międzynarodowych, gdzie optymizm cały czas jest, a tutaj jeżeli chodzi o polskie spółki, które chciałem wam zwrócić uwagę. PKN Orlen to jest spółka, która może jeszcze przyspieszyć. Ja o niej mówię głównie dzisiaj ze względu na to, że jest taka możliwość, aby spróbować wykorzystać potencjalny jeszcze impuls wzrostowy, który się teraz pojawi, który może być dynamiczny, no wcale nie musi niestety takiej być, bo to pewności nie mamy, ale na razie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rynek kontynuował te wzrosty i dzisiaj jesteśmy na oporze, tak? bo to po 78 zł to jest bardzo ważny opór. Na oporze zazwyczaj się nie kupuje, bo jest stosunkowo duże ryzyko. Natomiast tu sytuacja jest o tyle ciekawa, że utworzyła się bardzo płytka korekta pod tym oporem. Ta korekta, jakby głębokość tej korekty, która jest niska, tak? ta, ta głębokość nie jest duża to stwarza nam możliwość taką, żeby spróbować handlować na wybicie. Ryzyko jest wtedy nieduże, bo ryzyko jest 5% mniej więcej, tak? bo wystarczy się zabezpieczać poniżej minimum świec, a liczyć można na dotarcie do kolejnego oporu. Tutaj zgodnie z naszymi sygnałami, które były wygenerowane już dawno temu, bo one były wygenerowane w styczniu, um, Nasze cele aktualnie są też w okolicach 86 zł. Myślę, że to są ten impuls, który się będzie teraz potencjalnie zdarzał na PKN Orlenie, to będzie ostatni impuls w bieżącym ruchu wzrostowym. Więc na razie zakładałbym, że, że, że tutaj, jakby to będzie fala kończąca, niemniej jednak, może być to silny, znaczący impuls. Więc, pierwszy opór mamy na 81,50, a później kontynuacja do poziomu 86 zł. Jeżeli chcielibyście to wykorzystywać, pamiętajcie, że to nie jest. Że to jest po prostu dość takie agresywne wejście, natomiast ten stop loss poniżej 75 zł, 74,50 byłby bardzo racjonalny. No i kontynuacja tego ruchu, już później średnią, kroczącą, można to nadzorować lub świecami japońskimi. Warunkiem wejścia musi być wybicie 78 zł i 10 groszy, bo to jest jakby górne ograniczenie tej strefy, o której sobie rozmawiamy. Spadek poniżej 74,50 otwiera drogę wtedy do testu poprzednich szczytów, czyli w okolicach 70 zł i cały czas trend wzrostowy byłby utrzymany, ale mimo wszystko nie warto może wtedy aż tak dużo ryzykować, bo właśnie z perspektywy metody szczyty i dna na razie to ryzyko jest bardzo Duże. CD projekt dzisiaj się budzi. Mamy dość ciekawą sytuację, dlatego, że tutaj jak popatrzymy sobie na wykres, tak, to widać taką potencjalną odwróconą głowę z ramionami, gdzie mamy lewe ramię na 164 zł, prawe ramię na 161 zł. No i jedyne, czego brakuje, to wybicia 177-178 zł. Dzisiaj ta sesja wygląda dość ciekawie, dlatego, że mamy dość znaczne wzrosty przy na razie aktywności dość dużej, bo mamy sesję około południową, tak, mamy około południa, a już ten wolumen jest taki jak wczoraj nie Więc tutaj rysuje nam się taki scenariusz, który już zaznaczaliśmy tydzień temu, nawet dwa tygodnie temu, jako możliwy do wykonania, czyli wybicie linii trendu, wtedy atak na ostatni potwierdzony szczyt, który tutaj się znajduje, no i później ewentualnie kontynuacja tego trendu. Niestety, ostatniego potwierdzonego szczytu rynek nie wybił, w związku z tym z moich metod szczyty i dna nie ma tutaj sygnału, ale technicznie formacja odwróconej głowy z ramionami tutaj jest. Jeżeli chodzi o zasięgi samej formacji, to należy, czy ja zawsze stosuję, stosuje takie metody Fibonacciego ze zniesienia zewnętrzne i tutaj mamy pierwszy zasięg na 193 zł klasyczny na 203 zł a zasięg finalny na 200 19 i też ten poziom 219 240 zł dla mnie jest finalnym poziomem, do którego oczekiwałbym wzrostów. Na razie nie oczekuję długoterminowego odwrócenia trendu na CD projekcie, tylko właśnie pogłębionej korekty względem całych tych spadków od, pozi od poziomu 460 zł do teraz. A więc na razie taki jest mój scenariusz, czyli po prostu pogłębienie tej korekty, skierowanie się w stronę właśnie tych 200, 220, może 240 złotych, ale po drodze pewnie z korektami, które też będą dawały szansę na ruch. Wczoraj jeszcze na podsumowaniu sesji wspominałem o tym, że na, dla mnie najlepszą taką okazją byłoby jakby rynek w okolicach tych 160, 150 paru złotych utrzymałby się do dywidendy. I po odcięciu dywidendy byłaby lekka panika, która dawałaby szansę na kupno po jeszcze lepszej cenie, więc to, to się raczej nie zrealizuje. W sensie takim, że nawet jeżeli będzie to odcięcie dywidendy teraz, to rynek zatrzyma się wewnątrz konsolidacji między 155 a 176 zł, i to jest jakby alternatywny scenariusz do wybicia z formacji głowy. Z ramionami, więc warto o tym pamiętać, że ta dywidenda jutro będzie znaczy, że jutro jest ostatni dzień notowania z prawem do dywidendy, więc w poniedziałek będzie ona odcięta od kursu, więc warto o tym też pamiętać. Kolumbus, tutaj mamy zgodnie z moimi oczekiwaniami, dlatego że mówiliśmy sobie w momencie, w którym cena wybijała nam z kanału spadkowego, mówiłem o tym, że po tym wybiciu spodziewam się z dwóch, trzech dni. Zatrzymania. No i mamy się ten trzeci dzień na razie zatrzymania. Natomiast ja liczyłem troszeczkę na głębsze zejście, co się na razie nie zrealizowało, ale co tylko potwierdza siłę na razie w rynku. Więc dzisiaj, jeżeli byłoby wybicie ponad 46 zł, czyli wybicie stółokresowej, średniej kroczącej, wybicie wczorajszego maksimum, to byłby to krótkoterminowy sygnał do wzrostu w kierunku 52 zł. Ze stop lossem tutaj w okolicach 43 zł, czyli minimum wczorajszego, wczorajszej sesji. To jest też taki dość spekulacyjny sygnał, dlatego że nie da się ukryć, że Columbus no to jest spółka, która też przyciąga uwagę z różnych powodów, ale jakby tutaj te wzrosty, które się pojawiły, były spowodowane tym, że rusza produkcja takiego innowacyjnego rozwiązania budowy tutaj fotowoltaicznych paneli i to powoduje, że jakby dostrzeżono pewien potencjał do tego, żeby Kolumbus przez spółkę zależną oczywiście stał się też i znaczącym graczem może w produkcji innowacyjnego produktu. Zobaczymy czy tak to się oczywiście stanie czy też nie. Na razie jest to pilotażowa produkcja, więc tutaj jeszcze dużo się będzie rozgrywało, ale trzeba przyznać, że Columbus w tym swoim podstawowym produkcie, jakim jest oczywiście sprzedaż paneli fotowoltaicznych, produkcji, czy budowanie teraz też farm fotowoltaicznych, to wszystko gdzieś tam się spina, rozwija i to jest też informacja dobra. Natomiast z technicznego punktu widzenia bardzo ciekawy rynek zachował się na 30 7 zł, no i teraz moim zdaniem to jest tylko korekta przed kolejnym impulsem. Czy to będzie odwrócenie trendu? Nie jestem w stanie tego przewidzieć. Na ten moment wygląda, jakby do tego się rynek faktycznie zbierał, więc zwracam na to uwagę, ale dla mnie spadek poniżej 43 zł, 43 ,20 zł, 20 groszy bardzo mocno osłabiałby ten wydźwięk pro wzrostowy. Jeżeli chodzi o jastrzębską spółkę węglową, tutaj wybicie z konsolidacji powyżej 33-34 zł, doprowadziło do tego, że rynek to retestował do drugiej strony wczoraj i dzisiaj mamy kontynuację tego ruchu wzrostowego. Tutaj był pierwszy opór na 34 zł, teraz drugi opór mamy na 37-30 groszy. Natomiast bardzo ważne jest dla mnie to, że rynek, po moim zdaniem, z bardzo złych wynikach, które JTSW opublikowało za pierwszy kwartał, czy nie kontynuowało spadków. Tak naprawdę w ogóle tych spadków nie było, więc to jest jakby informacja, że jakby zaufanie względem tego, że kolejne wyniki będą dobre jest bardzo duże i może to pompować tak naprawdę spółkę przez kolejne tygodnie właśnie do zbliżającego się raportu za drugi kwartał, więc na to zwracam uwagę, tak, ten poziom na 37 zł jest bardzo ważnym oporem, ale no biorąc pod uwagę zachowanie, długość konsolidacji oraz miejsce, z którego rynek wybił, czyli overbalance tutaj, który się wyrysował, plus jak popatrzycie na wykres tygodniowy, to też może jeszcze ukryję analizy, tak to też widać, że jesteśmy powyżej średnich kroczących, utrzymaliśmy się bardzo ładnie powyżej średnich, no wygląda to po prostu na to, jakby kończyła się korekta w takim no, swingu raczej średnioterminowym nawet. Więc też zwracam uwagę na JTSW, Tutaj moim zdaniem jest to dość ładny ładny wykres. Jeżeli pokonamy 37 zł, wtedy otworzy się droga do 42. No i później już mamy opory na 48 jako kolejna fala wzrostowa, więc na ten moment JTSW dość ładnie. Jeżeli chodzi natomiast o jakby tą drugą stronę medalu, czyli kiedy można by było się spodziewać jednak zanegowania tego scenariusza wzrostowego, to po wybiciu strefy popytu, która została zaznaczona czy wyznaczona przez Skłabera w przedziale między 32,70 a 34,10 zł. Spadek poniżej tej strefy, czyli poniżej 32,70 zł dla mnie byłby oznaką słabości rynku i powrotu Prawdopodobnie albo w konsolidację, albo nawet spadku poniżej. Więc tutaj warto też traktować ten poziom jako kluczowy. Jeżeli chodzi o KGHM, to jest też spółka, oczywiście, wydobywcza, więc. Ta sama broszka, nazwijmy to jak JSW, tyle tylko że inny instrument, bo tutaj jednak mówimy o miedzi. Bardzo ciekawe miejsce, czyli 197, 199 zł, 200 zł jest teraz oporem. Jeżeli uda się w spółce to pokonać, na razie zakładam, że tak będzie, to powinniśmy wrócić do ruchu wzrostowego, coś podobnego jak to miało miejsce w tym miejscu, tak? Czyli rynek najpierw spadł, później podwójne dno zrobił i ruszył dalej na północ. Na razie zakładam, że dla KGHM rynek jest dobry, w sensie takim, że zarówno cena produktu, którego sprzedają, zarówno jakby popyt na produkty, które sprzedają, są na tyle atrakcyjne, że powinny wyniki być na wyższym poziomie niż w ostatnich latach. Ostatecznie powinno to doprowadzić do tego, że marże i zyskowność tego biznesu będą większe. Tutaj mówicie, że jutro, jutro JSW zleci do 32 zł 80 groszy, więc specjalnie to mówię, abyśmy mogli się jutro zweryfikować tą hipotezę. Dla mnie osobiście na razie będą wzrosty. Opory mamy na 210 zł dla kghm a później wyżej na 228 zł, gdzie mamy historyczne szczyty. Jeżeli je rynek pokona, to prawdopodobnie też rozpędzi się dalej w kierunku 240 zł, jako pewna psychologiczna bariera i prawdopodobnie później znowu jakaś korekta za tak zobaczymy czy rynkowi uda się rozpędzić w jakimś większym trendzie, bo jeżeli tak, to będzie można te pozycje już później prowadzić zgodnie z dołkami czy też z overbalansem, ale na razie jest ten moment decyzyjny. Ważne jest to, że rynek próbował 25 maja spaść przy dość dużym wolumenie. Nie udało się, to rynek zatrzymał się na średniej kroczącej, więc jeżeli wybijemy te 200, 201 zł w górę, wtedy będzie jakby sygnał, że z tej konsolidacji wybijamy Wyżej. Pierwszy opór, taki na który warto zwrócić uwagę, to jest 209-210 zł, bo tutaj mamy lukę cenową, więc jeżeli rynek do tego dobije, no to warto pamiętać o tym, że tutaj ten opór się może pojawić, więc to jest takie miejsce kluczowe. Dopiero po wybiciu tego poziomu rynek powinien przyspieszać. PZU, tutaj mamy moim zdaniem dość dobre wyniki dzisiaj się pojawiły, one były też lepsze niż konsensus rynkowy, więc to jest informacja pozytywna, blisko miliard złotych dla jednostki dominującej zysku netto, więc informacja jak najbardziej pozytywna. Tutaj warto zwrócić uwagę, że PZU jest dość spokojną spółką aktualnie, tak? Po ogłoszeniu dywidendy na poziomie 3,5 zł rynek zatrzymał się na 35 zł, co jest jakby w sumie zgodne z tym, co mówiłem od wielu, wielu miesięcy, bo ja wspominałem o tym, że dla mnie PZU będzie jakby tyle warte, i jak mniej więcej 10% dywidenda, w sensie stopa dywidendy, żeby była na poziomie 10%. I rynek wokół tego się faktycznie teraz kręci, natomiast to prawdopodobnie jeszcze nie jest koniec tego ruchu. Zakładam, że tutaj do dywidendy jest jeszcze na tyle daleko, że ta konsolidacja, taki lekki wzrost, później spadek może trwać. Tej spółki raczej nie traktuję jako super okazję typowo pod zmianę ceny. Dlatego, że, no jednak mimo wszystko tutaj, jakby zmiana ceny jest drugorzędna. Większe znaczenie ma właśnie perspektywa wypłacania dywidend. I dla mnie kluczowe jest to, że tutaj ta perspektywa się dalej poprawia, tak? no bo wyniki są dobre, są zyski netto, więc tutaj jakby za rok prawdopodobnie znowu ta dywidenda będzie dość wysoka. Tutaj uszczegółowie zysk netto jednostki dominującej to było 897 milionów złotych, więc do tego miliarda to jeszcze kawałek. Natomiast konsensus zakładał 850 milionów złotych tego zysku netto dla jednostki dominującej, więc to jest pobicie o 6%, więc dość znacząco. Wzrosła też składka przepisana brutto, więc to jest też jak najbardziej w porządku. Odszkodowania netto były na mniejszym poziomie, to może pokażę, według konsensusu, tak, czyli odszkodowania netto były 3,9 miliarda, a oczekiwano 4, no nieco ponad 4 miliardy, więc tutaj udało się spółce mniej wydać, nazwijmy to, aniżeli zakładał konsensus PAP-u. Jeżeli chodzi o Embak, to jest też spółka, która bardzo ładnie, no w troszeczkę jeden dzień spóźniona, dlatego że wczoraj rynek zareagował na poprzedni szczyt i kontynuuje wzrosty. Ostatni potwierdzony dołek mamy na poziomie 267, więc no tutaj była taka korekta wynikająca chociażby z metody szczyty i dna. No i teraz można by było oczekiwać jeszcze kontynuacji wzrostów, tyle tylko podkreślę, że tutaj mamy bardzo ważny opór. 305 zł to jest taki poziom dość istotnego oporu, który jak zostanie sforsowany, to tutaj się otwiera drogę do poziomu około 344 zł. Na razie zakładam, że taki jest bazowy scenariusz, czyli scenariusz bazowy to właśnie wybicie 305 zł i dotarcie do 343. Dla mBanku bardzo ważne były rozstrzygnięcia czy też Informacje o tym, jak podchodzić do kredytów frankowych, bo ten bank był dość mocno obciążony i ten właśnie ruch, który mamy od 22 kwietnia, który też zresztą Wam pokazywaliśmy, wynikający z overbalansu, że tutaj to miejsce jest dogodne i faktycznie rynek z tego ruszył, no on na razie trwa i moim zdaniem jeszcze się nie zakończył i spokojnie można traktować poziom właśnie 267 zł jako poziom negacji tego scenariusza wzrostowego. Jeżeli chodzi natomiast o tutaj Amrest, to jest kolejna dość duża spółka, która trzyma się wysoko, bo trzyma się w konsolidacji, stworzyła pewien taki trójkącik zniżkujący, bo tutaj mamy linię trendu spadkowego, jednocześnie. Dolne ograniczenie jest płaskie, tak? Więc tutaj mamy taki trójkąt zniżkujący. Wybicie z tego trójkąta otworzy drogę dalej do wzrostu. tutaj mamy bardzo ważny opór w okolicach między 35, 50, 35 zł a 3680 i tutaj dopiero jakby ta strefa na razie nam broni, ale po jej wybiciu, prawdopodobnie rynek otworzy sobie drogę do dalszych wzrostów w kierunku nawet 43 zł. Mówię tutaj o tym dlatego, że pierwszy poziom, który właśnie teraz będziemy testować, czy mam nadzieję, te 35,40 do 36,80, to jest poziom dołków z czerwca 2019 roku, który po przebiciu nie był przetestowany. Więc to jest pierwszy poziom. Jak on zostanie pokonany, to zobaczcie, że kolejnym takim wsparciem, który po przebiciu nie został przetestowany do drugiej strony, jest poziom właśnie 42,30. Rynek ma taką tendencję, że jeżeli jest poziom jakiś bardzo ważnego wsparcia, który został przejechany przez rynek bez żadnego retestu, to później to stanowi bardzo ważny opór, który też przyciąga cenę, czyli z jednej strony jest to bariera przed wzrostami, ale z drugiej strony jest to pewien cel, do którego można tutaj się określać. Więc zwracam uwagę na Amrest, gdzie wydaje się, że to miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, jest dogodne do tego, żeby próbować tych wzrostów. Natomiast też zwracam uwagę, że ta konsolidacja, w której rynek się znajduje, jest po załamaniu trendu wzrostowego, więc to też trzeba mieć na uwadze. I spadek poniżej 30 zł byłby bardzo negatywny, bo wtedy oznaczałoby to potwierdzenie tego ruchu spadkowego i skierowanie się w stronę 26 a później 24 zł i być może dopiero tam finalne wsparcie, więc też trzeba pamiętać o tej drugiej stronie medalu, że tutaj, jeżeli rynek by się poruszał dalej na południe, to nie warto trwać w tej spółce w nieskończoność. Jeżeli chodzi o Tauron, tutaj mamy wybicie z linii trendu, która była przeze mnie wyrysowana i wam pokazywana przy jednoczesnym wcześniejszym dotarciu do poprzednich szczytów, tutaj z stycznia. Więc na razie mamy ruch wzrostowy przy dużym wolumenie. Dzisiaj prawdopodobnie korekta, jutro może być również, ale generalnie na razie scenariusz jest wzrostowy. Przypominam, że na Tauronie, takim oporem, do którego rynek powinien się teraz dalej kierować, jest poziom około 3,68, 3,70. To jest przedostatni taki dołek przed zakończeniem fali wzrostowej i rozpoczęciem tego długoterminowego trendu spadkowego z sierpnia 2017 roku. A więc teraz ten poziom 3,70 powinien przyciągać nam cenę przy kolejnej fali wzrostowej, więc tutaj też trochę miejsca dla wzrostów jest. Później dalej mamy poziom finalny na 4 zł, jeżeli chodzi o poziom docelowy, taki psychologiczny, bardzo ważną. Barierę. Z perspektywy tutaj tego bieżącego ruchu ważnym wsparciem jest poziom początku wczorajszego wybicia, czyli 3,22, spadek poniżej, negować będzie bieżący impuls i prawdopodobnie rozpocznie załamanie już całego trendu. Wprawdzie tutaj jeszcze będziemy mieli ten ostatni potwierdzony dołek na 3 zł, ale mimo wszystko taki, taka sytuacja, że rynek wybija, po czym zatrzymuje się i odwraca cały ruch jest negatywna i to taki dość silny sygnał spadkowy jest, więc... Nie, jeżeli to się by wydarzyło tak, czyli rynek by zrobił taki scenariusz, o którym powiedziałem, to byłoby to bardzo silny sygnał do sprzedaży. No i wtedy też nie warto w tej spółce siedzieć. Natomiast na razie scenariusz bazowy to jest scenariusz wzrostowy w kierunku najpierw 3.70, a później 4 zł. Tutaj też pytania z Waszej strony były o Agorę. Dzisiaj wprawdzie to nie jest spółka, którą mam w pośród tych kilku, które postanowiłem dzisiaj omówić jako sygnały do wzrostu, bo to ładnie wyglądają, tylko Agora, jako właśnie informacja, że dochodzimy do ważnego miejsca po bardzo dynamicznych wzrostach, które tutaj wybijały też nam poziom 7,40, czyli wybijały taką konsolidację. Mamy teraz dotarcie do 11 zł. Poziom ten jest istotny, tutaj wynika z analizy stref wsparcia i oporów. Więc tutaj może dojść do zatrzymania i jakiejś większej korekty. Natomiast no na razie jeszcze tego nie widać. W sensie na razie rynek trwa w tym ruchu wzrostowym i tutaj też brakuje jakby takich sygnałów do tego, że miałby się skończyć. Więc tylko zwracam uwagę, że tutaj jesteśmy na bardzo blisko bardzo blisko oporów. Więc te, tutaj na ten moment po prostu czekamy na sygnały do spadków. Na pewno nie są to okazje, żeby kupować agorę, bo jesteśmy po pierwsze po bardzo silnym ruchu wzrostowym, po drugie na oporach, a po trzecie nawet nie ma się za bardzo gdzie zabezpieczyć, tak, żeby tutaj miało to ręce ręce i nogi. Jeżeli chodzi o Spółki, które jeszcze z Waszej strony się pojawiają, to myślę, że warto zwrócić uwagę chociażby na Budimex, dlatego że Budimex jako spółka budowlana, ona miała taki okres szerszego, szerszej korekty i na razie się trzyma stosunkowo wysoko, co więcej nie chce za bardzo spadać, tak? więc to jest informacja pozytywna. Teraz będziemy mieli odcięcie dywidendy, bo jutro jest dzień, ostatni dzień notowania z prawem do dywidendy i po, w poniedziałek będzie odcięcie tych tam 16 złotych od kursu, więc z powrotem zejdziemy w okolice 290 paru złotych i teraz ważne jest to, że po wybiciu ostatniego potwierdzonego dołka na poziomie 296 zł ja oczekuję przejścia w albo bardzo długoterminowy trend boczny, czyli takie właśnie konsolidacje, może nawet lekko zniżkowe, ewentualnie trend spadkowy dobijający do poziomu 258 zł. I to, tutaj jakby jest pewien problem, bo z jednej strony spółka radzi sobie bardzo dobrze, wygrywa kolejne kontrakty, wygrywa kolejne um, przetargi. Więc jakby backlog rośnie i to jest jak najbardziej pozytywne, tylko z drugiej strony myślę, że jednak ryzyko związane z powrotem kosztów na wysokie poziomy i na przykład brakiem kolejnych przetargów, bo na przykład, nie wiem, spółki się, czy chociażby państwo, czy tutaj jednostki samorządowe będą się wycofywały z projektów, dlatego że po prostu, czy może nie z projektów wygranych, bo to by były szkody, ale bardziej chodzi o nowe projekty, tak, że będą ograniczane ze względu na braki budżetowe, no jest takie ryzyko, plus sama spółka może mieć koszty, nie jest w stanie przerzucić na odbiorców czy na inwestorów, więc tutaj jakby ta strona kosztowa powinna się znowu pojawiać. Przypominam, że Budimex to jest spółka, która bardzo mocno taniała po 2017 roku i wynik tych spadków to był właśnie wzrost kosztów pracy. Bardzo znaczący wzrost kosztów pracy, który spółki nie były w stanie przerzucić gdzieś indziej. I tutaj jest takie ryzyko ponownie, dlatego że jednak obciążenia podatkowe to jest raz, obciążenia inflacyjne materiałów, braki w materiałach, to jest dwa. No ale wzrost kosztów pracy to jest ten trzeci element i też o tym trzeba pamiętać. Więc na razie no. mamy taką sytuację, w której Budimek, pomimo że jest dobrą firmą i pomimo że ma perspektywy dalej bardzo dobre, to na razie ryzyko, które wisi nad właśnie stroną kosztową może powodować, że presja będzie. Poza tym mamy inne tańsze firmy na ten moment. Inaczej firmy, które już są po korektach, tak? które mogą mieć dalej zarabiać pieniądze. Mówimy sobie o gamingu, mówimy o fotowoltaice. To są branże, które mogą się rozwijać lepiej w tych nadchodzących miesiącach, a budownictwo może przejść w okres pewnego przestoju czy zatrzymania. Tutaj konsolidacja tak naprawdę się rozwija od mniej więcej 1 marca, więc to jest dopiero drugi miesiąc, więc jeszcze spokojnie może do wakacji, w trakcie wakacji taka konsolidacja trwać. Ja osobiście uważam, że budimek warto znowu do portfela rozważać w okolicach 258 zł, chyba że coś po drodze się nie zmieni. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o te spółki duże, o których sobie mówiliśmy. Pamiętajmy o tym, że giełda aktualnie jest cały czas w takiej fazie rozwoju. Moje założenie jest takie, że z drogich rynków zagranicznych, czyli takich rynków jak właśnie niemiecki DAX czy. SP 500, tutaj będziemy mieli przepływ kapitału do rynków rozwijających się. Jeżeli tak faktycznie będzie, to będziemy obserwować taką sytuację, jak mamy teraz, że rynki zagraniczne stoją, nie rosną za bardzo, a nasza giełda idzie, tak? czyli w końcu pojawi się coś, czego nie było od 10 lat. I oczywiście możemy się mylić, może być tak, że za chwilę rynek znowu giełdowy polski będzie gorszy niż tutaj benchmark międzynarodowy, ale na razie tak się nie dzieje. Na razie, właśnie za każdym razem, jak będziemy lepsi od rynku zagranicznego, to będzie to potwierdzało ten scenariusz, że kapitał napływa do rynków rozwijających się w tym polski i będziemy mogli, mogli być lepsi, jeżeli chodzi o wyniki tutaj giełdowe, aniżeli zachód. Liczmy sobie, czyli życzmy sobie, żeby tak się stało, bo moim zdaniem giełda w Polsce i jakby społeczeństwo w Polsce ma szansę, żeby to w końcu się wydarzyło. Wszystkiego dobrego słyszymy się znowu już za tydzień. Danie ja za tydzień jest Boże Ciało, więc tutaj jeszcze będziemy myśleć o tym, czy będzie spotkanie, czy nie, ale na pewno jutro na podsumowaniu sesji. A przypominam, że do końca dzisiejszego dnia mamy prawdopodobnie ostatnią taką promocję, gdzie dodaję 60 dni gratis oraz, oraz kubek w prezencie do każdego abonamentu rocznego, więc jeżeli ktoś ma zagwarantowaną cenę, to również się łapie na tę promocję. Dodatkowo każda nowa osoba również z tego może skorzystać, więc Was serdecznie zapraszam. A teraz życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo.